Target lock acquired. The shield is open. Get to the planet's surface. W kinach króluje film Łotr 1. Jeśli jeszcze nie byliście, to koniecznie wybierzcie się, ale ja w tym materiale chciałbym zająć się dodatkiem do gry, zabierającym nas do wydarzeń z Łotra 1 właśnie. Na końcu filmu jeszcze będzie konkurs z nagrodą od Electronic Arts, więc oglądajcie. DLC Scarif do Star Wars Battlefront jest czwartym i ostatnim dużym DLC do tej gry. Oczywiście zakładam, że jeszcze czekają nas jakieś niespodzianki i drobne dodatki do Battlefronta, niemniej dużych dodatków już nie będzie. Teraz DICE skupia się całkowicie na tworzeniu Battlefronta 2, który ma mieć premierę pod koniec 2017 roku. Wróćmy jednak do Scarif. Dodatek zabiera nas na pole bitwy, które zobaczyliśmy w spin-offie Gwiezdnych Wojen Łotr 1. Kiedy rozłożymy całość na czynniki pierwsze, okaże się, że mamy do dyspozycji dwie mapy. Jedną w przestrzeni kosmicznej z wrotami pola planetarnego nad Scarif i jedną na piaszczystej plaży samej planety z zabudowaniami Imperium. Gdzieś w tle niemrawo chodzą sobie AT-ACT. W przestrzeni zagramy w znany tryb eskadra, a na powierzchni planety będziemy mieli możliwość zagrać w atak AT-AT czy w zwykły deathmatch, czyli potyczkę. Poza tym na Scarif będziemy mogli zagrać w punkt zwrotny, czyli tryb wprowadzony w darmowym pierwszym DLC do gry pod tytułem Bitwa na Jakku. Dodatek Scarif oczywiście przynosi nam nowy tryb gry. Jest to infiltracja, która składa się z trzech podetapów. Najpierw rebelianci muszą przedrzeć się przez obronę Imperium na orbicie Scarif. Potem, kiedy U-Wing przedrze się przez wrota planetarne, zadaniem rebeliantów jest wysadzić jeden z promów, a potem ukraść dysk twardy z planami Gwiazdy Śmierci i donieść go do U-Winga. Imperium zaś cały czas przeszkadza. Tradycyjnie, jak każdy poprzedni dodatek, to DLC dodaje do gry kolejnych dwóch bohaterów specjalnych. I tak po stronie Imperium będziemy mogli wcielić się w Krennika, a po stronie Rebelii w Jyn Erso. Oczywiście w tym DLC nie zabraknie nowych gwiezdnych kart, kilku nowych broni i dodatkowych zleceń od Jabby. Pierwsze pytanie, które Wam się teraz nasuwa, dotyczy zgodności zdarzeń przedstawionych w grze z filmem. Odpowiadam od razu. Nie są zgodne. Generalnie nie należy traktować Battlefronta jako źródła kanonicznego. Sami twórcy DICE przyznali zresztą, że ta gra to raczej zabawa tematem Star Wars, a nie opowieść, która dzieje się w konkretnym miejscu i czasie. Jednakowoż z rozmaitych przecieków i informacji wynika, że w przypadku dodatku Scarif twórcy z DICE blisko pracowali z ekipą filmową tak, aby gra lepiej oddawała nieskończony wtedy film. Czyżbyśmy zatem w Battlefroncie widzieli oryginalne zakończenie filmu, w którym dysk twardy z planami Gwiazdy Śmierci miał być przekazany w formie fizycznej? Tego się pewnie nie dowiemy. Wróćmy jednak do samego dodatku. Modele postaci specjalnych, czyli Krennika i Jyn, wyglądają bardzo dobrze. Po paskudnym modelu Chewbacki z DLC Gwiazda Śmierci tutaj jest naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o wygląd plażowo-tropikalnej powierzchni Scarif, także jest nieźle, choć mam wrażenie, że gorzej niż w przypadku poprzednich map i zdecydowanie gorzej niż w przypadku map z podstawki. Nie wiem, czy to naprawdę mapka jest graficznie gorzej dopracowana, czy to mi się już opatrzyła next-genowa grafika w grach i po prostu grafika w Battlefroncie już nie wali po oczach swoją cudownością. Warto powiedzieć tylko, że pierwsze wrażenie było na minus, choć potem już zdecydowanie grafika wydała się lepsza. Nie wiem, może to coś ze mną jest nie tak. Mapa na powierzchni Scarif ma jednak trochę wad konstrukcyjnych. Chodzi o krzaki. Przez niektóre można przejść, przez niektóre nie. Nie jest to oczywiste i czasem przechodzenie pomiędzy krzaczorami sprawia trochę problemów. Nie muszę mówić, że kiedy biegniesz na łeb na szyję z planami Gwiazdy Śmierci pod pachą, to zablokowanie się na krzakach jest ostatnią rzeczą, o jakiej marzysz. Latanie i walka na orbicie Scarif nie przynosi nam nic nowego w stosunku do trybu eskadra. Jedynym urozmaiceniem jest możliwość pilotowania U-Winga, który jednak nie ma wymodelowanego kokpitu. Lecąc tym statkiem nie mamy możliwości przełączania widoku na wnętrze. Ja wiem, że chyba nikt nie lata z widokiem z kokpitu, ale szkoda, że w przypadku U-Winga w ogóle nie dano nam możliwości zobaczenia wnętrza statku. Nie da się też podlecieć blisko wrót pola planetarnego. Wystarczy dolecieć U-Wingiem do określonego punktu,
położonego dość daleko od samych wrót i już misja zakończona. Z tego co zauważyłem też, początkowe zadanie trybu infiltracja, czyli właśnie ten lot ku wrotom, jest dość niezbalansowany na niekorzyść Imperium. Nie widziałem, aby rebelii nie udało się przejść tego pierwszego etapu. Potem na powierzchni planety szanse są już znacznie bardziej wyrównane. Podsumowując, DLC Scarif jest najsłabszym dotychczasowym dodatkiem. Przynosi chyba najmniej nowości i zdecydowanie mam wrażenie, że dodatek robiony był bardzo na szybko. Owszem, zapowiedziany był już dość dawno, niemniej jest najmniej przemyślany. Ot po prostu powstał na zasadzie film w kinach, to dajmy coś związanego z filmem do gry. No i dodano. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, bardzo fajnie, że gra rośnie i że pomimo braku nowej gry Star Wars w 2016 roku, LEGO nie liczę, możemy pobawić się w coś związanego z Łotrem 1. Ale jeśli nie masz przepustki sezonowej, to dodatek Scarif możesz sobie bez bólu odpuścić. Treści w dodatku jest mało i mam wrażenie, że trochę on nie pasuje do reszty gry. Nie wiem skąd to uczucie, po prostu coś jest nie tak. Jako samodzielnym addonem nie warto sobie nim zaprzątać głowy, zwłaszcza jeśli nie macie innych DLC do Battlefronta, a Scarif chcecie kupić tylko ze względu na Łotra 1. Na kanale jest trochę materiałów z tego dodatku, obejrzyjcie koniecznie. O, i teraz obiecany konkurs. O udział proszę graczy Battlefronta grających na konsoli Microsoftu. Do wygrania jest Season Pass do gry na Xbox One od Electronic Arts. A zadanie jest naprawdę łatwe. Wystarczy napisać komentarz pod tym filmem, gdzie w nawiasach kwadratowych napiszecie słówko konkurs, a potem opiszecie swój pomysł na grę Star Wars. 15 stycznia przejrzę komentarze konkursowe i najciekawszy nagrodzę kodem na Season Passa do Battlefronta. Wszystko jasne? Mam nadzieję, że tak. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę i o subie. Niech moc będzie z wami. Pa, pa. Orson Krennic will provide support. Strike incoming! This is our one chance.